Aryjska sklepikarka. Stali przed sklepem Frau Diller, pod wybieloną wapnem ścianą. Lizel Meminger ssała cukierek, w oczach miała słońce. Mimo tych przeszkód wciąż była zdolna do rozmowy i kłótni. Kolejna rozmowa Rudiego i Lizel. Pośpiesz się, załmęż. to już dziesiąty raz. Nie, dopiero ósmy, mam jeszcze dwa. Pośpiesz się lepiej. Mówiłem ci, że powinniśmy wziąć nóż i przeciąć go na pół. Dawaj, dwa razy już były. Dobra, masz, tylko nie połykaj. Czy ja wyglądam na idiotę? Krótka przerwa. Pycha, co? No, pewnie zaomęcz. Pod koniec sierpnia znaleźli na ulicy Feniga. Oszaleli z radości. Był do połowy zagrzebany w ziemi i zardzewiały. Znaleźli go po drodze z praniem samotną, zniszczoną monetę. Popatrz tylko. Rudy rzucił się na pieniążek. Radość aż ich parzyła, kiedy zawrócili do frau Diller, nie zastanawiając się nawet, czy jeden fenig to będzie właściwa suma. Wpadli przez drzwi i stanęli naprzeciw aryjskiej sklepikarki, która patrzyła na nich z naganą. Czekam, powiedziała. Włosy miała ściągnięte do tyłu, a czarna suknia opinała jej ciało. Na fotografii wiszącej na ścianie czuwał filer. Haj Hitler! – pierwszy powiedział Rudy. Haj Hitler! – odpowiedziała prostując się za ladą. A ty? Zwróciła się do Lizel, która natychmiast powiedziała. Haj Hitler! Rudy w mgnieniu oka wyciągnął z kieszeni monetę i zdecydowanym gestem położył ją na ladzie. Spojrzał prosto w schowane za okularami oczy frau Diller i zażądał. Poproszę mieszanych cukierków. Frau Diller się uśmiechnęła. Zęby rozpychały się w jej ustach i ta niespodziewana serdeczność zmusiła Lizel i Rudiego do odwzajemnienia uśmiechu. Nie trwało to długo. Sklepikarka schyliła się, pogmerała pod ladą i wychynęła z powrotem. Proszę, położyła na ladzie jeden cukierek. Zmieszajcie sobie sami. Na ulicy odwinęli karmelek z papierka i próbowali go przegryźć, ale był twardy jak szkło. Za twardy nawet na zwierzęce zębiska Rudiego. Postanowili go zatem ssać na zmianę aż do końca. Dziesięć razy Rudy i dziesięć razy Lizel i od nowa. To dopiero jest słodkie życie, oznajmił w pewnym momencie Rudy z cukierkowym uśmiechem. Lizel musiała się z tym zgodzić. Kiedy zjedli cukierek, oboje mieli krwisto-czerwone usta. Po drodze do domu przypominali sobie nawzajem, że muszą bacznie patrzeć, to może znajdą drugą monetę. Oczywiście niczego nie znaleźli. Nie można mieć aż takiego szczęścia dwa razy w roku, nie mówiąc o jednym popołudniu. Ale i tak byli szczęśliwi, maszerując Himmelsztrasse z czerwonymi językami i zębami, wypatrując na ziemi pieniędzy. Był to wspaniały dzień, a nazistowskie Niemcy były cudowną krainą.